Dobra, jesteśmy. Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z wyważania wału. Widzieliście rok temu wyważanie u Grzesia. Jesteśmy dzisiaj również u Grzesia. O, dojechałem furą. I tak, wał od sieczkarni. Widzieliście, ostatnio raz wymontowaliśmy nowe noże. O, widzę, że Grzesiu już coś tu działa. O, proszę bardzo, przygotowywuje się. Siema Grzesiu. Witam. Witam, witam. Dzień dobry. O, zobaczcie. Jest zarzucony wał, gotowy, z Grzesiem się mówiliśmy na wyważanie. Najpierw zaczniemy od usuwania starych wag. Tak jest. Odważników. Są tutaj. Tu są odważniki stare. Tak jest. Noże gotowe. Jeszcze wam się pochwalę, co Grzesiu zrobił. Grzesiu nam tu zrobił nową płaszczyznę, zobaczcie na tokareczce. Rozepnij może. Tak pokażemy widzom, zobaczcie jaka jest płaszczyzna piękna, kurde. Bo później tu... wam pokażemy jak to wyglądało na początku. Jak tak, wrzucę wam tu zaraz zdjęcie jak wyglądało to na początku. Grzesiu zrobił zdjęcia, go poprosiłem, żeby zrobił zdjęcie jak to wyglądało. Tragicznie, bo myśmy tu napawali ręcznie, szlifowali flanelką na szybko przeżniwami, bo to nam się spieszyło, bo już późno było. No, a Grzesiu nam kurwa za przeproszeniem odjebał jak fabryki. Z drugiej tak strony jest tak samo. Także zaczynamy wyważenie wału. Tak jest. Stare wagi nie wiemy czemu, ale one są jakby przykręcone i zachowane, nie wiem czemu. A i to jeszcze. Pamiętajcie o kodzie Bizon 7 na stronie Zenos.pl. Zobaczcie, wszystko macie link do strony Zenos, jak i kod rabatowy. Zostawcie jak to w górę, jak się spodoba. No i macie w opisie też dane, jak się kontaktował z Grzesiem, jakby chcieliście wymarzać. Także zachęcam śmiało. Zachęcam śmiało, bo Grzesiu robi zajebistą robotę. A wiem, że w okolicy nie ma drugiego takiego majstra jak Grzesiu. Także Grzesiu to odcina. No i tak. Ostatnio byłem u kolegi na żniwach. Kosiłem klasę mega. To znowu, no już 2004 rok ten kombajn. Sprzęt jak nie wiem. No i zawsze są te drgania. Czy w nowym kombajnie, w starym Pelikanie zawsze muszą być. Kiszenie jest bardzo porównywalne do tego, co było na przykład w klasie u kolegi, nie? Więc teraz kadr mamy zrobione na lale, to będzie bajka. Dobra. Grzechu tu przygotował, zeszlifował stare wagi. Tak jest. Wał jest przygotowany, wszystkie są wagi pościągane. Tak jest. Wszystko jest ładnie dookoła, czyściutki wał. Będziemy teraz kalibrować. Patrzcie wpisujemy, tutaj. Wpisujemy tak, wpisujemy tutaj obroty. Tam obroty były do 3,5 tysiąca. Do 3,5 tysiąca, tak? Sieczkarnia w kombajnie się tyle kręci. Tutaj mamy średnica wału. Średnica tutaj jest 60, bo to taki był ostatnio robiony. Tak samo to się nie zmienia, enter. Jedziemy dalej. Dajemy wagę początkową. Damy tam wagę początkową 88 gram. No i puszczamy, zobaczymy jak ten wał pracuje. Się rozkręca ładnie, zobaczcie. O, ja muszę pokazać boku. Dobra, mamy wał skalibrowany. Teraz mogę sobie wpisać nazwę po prostu. Nazwę użytkownika. O, wpisujemy rolnikowo. Nikowo.pl. Proszę bardzo, enter. I zapisujemy próbę. Pyk. I zobacz. Dobra, wyszło ważenie. Bez obciążników, goły wał, jaki jest, sprawdzaliśmy. No i wyszło, że... Tak, teraz dajemy obciążniki. Tutaj damy w jednej płaszczyźnie pierwszej. Tak. Pokazuję tutaj też. Pokazuję jak Grzesiu kręci. Pokazuję w której płaszczyźnie. Widzicie ten trójkącik tu? Że jak na równi z tą płaszczyzną, to tu dajemy. Trzeba dać odważnik. I tu jest z drugiej strony tak samo, tylko w innym punkcie pokazuję, no nie? No i to pokazuje jakby stopień. W którym miejscu? Zobacz. Powtarzalność wyważenia wału. No nie? Jednak kurde, coś w tym jest. Bajka. Te same miejsca tak naprawdę montujemy, bo tak wychodzi z komputera. No to nie byle jaki komputer, bo to na Windowsie. Dobra. Przyklejone. 145 i ile było tam? 120? Jakoś tak. No i kręci z powrotem. Zaraz nam zobaczymy ile wypluje.
było. Było 3, było 300, było, nie jest to tak. 90. I to cały czas waży tam, nie? Cały czas waży, widzicie, dynamicznie cały czas waży, się zmienia wartość. Na plus. Tak, i też pokazuje, w których jakby miejscach, nie? To też się zmienia w trakcie. Pokażemy, jak będzie to, wiesz, bliżej. Bliżej końca. No i działamy. Dalej. Dalej chcę podobnie w tym miejscu. Tak. Podobnie w tym samym miejscu i tak. My kalibrujemy, bawimy się. Zaraz wam pokażemy, jak to wygląda już jakby na finalnym kręceniu. Tak. Bierzemy jak ten odważnik. Mamy nadzieję, że już ostatni będzie. Tak jest. O, kleimy. Maszyna nam pokazuje. Poczekaj, pokazuje. Maszyna nam pokazuje tutaj. Tak, zgadza się, pokazuje tutaj. Okay. 18 gram. Tak jest. Wagi na stare miejsca żeśmy poprzyczepiali. Prawie. No, mało się rozjechało tak naprawdę, centymetry i tyle. Puszczamy. Kręć sprzęta. Ja nie chciałem wam pokazywać tego procesu 20 tysięcy razy, bo to wiecie, im więcej razy to się dokładnie zrobi, a tu chodzi nam o dokładność tak naprawdę, jaką chcemy osiągnąć, tak? Czyli możemy kręcić parę razy na raz. Są wyniki. O, pokazuję lewą stronę. 3,9 gram, jest tolerancja 10. W końcu się udało. Zobaczcie. Tolerancja jest 10, 7,28 z lewej, 5,76 z prawej. I teraz pozostaje przyspawać nam tu wagi. I to się jeszcze po przyspawaniu, wiadomo, tam dojdzie 2-3 gramy drutu spawalniczego z gigomatu. I to się zmieni, także jest dobrze, powiem wam. Proces wyważania jest bardzo skomplikowany i też czasochłonny. My tu się półtorej godziny walczymy dobre z tym, żeby to dobrze zrobić, tak? Także jak będziecie chcieli przyjechać do Grzesia, siądziecie sobie tu wygodnie z boku, będziecie patrzyli, jak to Grzesiu robi, nie ma problemu. Jak przyjedziecie gdzieś, nie wiem, z dalszej okolicy, jak u nas, świętokrzyskie, no nie? I nie będzie problemu, jak się mówicie z Grzesiem, to przyjeżdżacie do Grzesia i wyważacie, także nie. W opisie macie kontakt do Grzesia. Zaraz wam pokażemy spawanko i jeszcze finalne wyważanko. No, jeszcze przywiozłem drugą obudowę. Jest to obudowa SNR-a, bo chcemy zrobić nasmarowane te łożyska. Bo tamte były samonastawne z pierścieniem. A chcemy przerobić do nowej obudowy, żeby można było je smarować. I niestety nie było takiej obudowy, żeby pasował rozstaw śrub na miejscu. Wzięliśmy taką. No i trzeba zjechać ten pierścień tutaj po zewnętrznej, żeby to ładnie doszło. Jedną mamy zrobioną i teraz zostaje drugą zrobić. No. Zbieramy wał. Opa. Ale sobie tu rozłożę worki, kurde. To było wziąć na parę, zabierz sobie na parę. A już nie będziemy ten kombinować. Jak tu wejdzie... Nie wejdzie? Co ty mówisz, aż tak? No dobra, no spróbujemy. Próbujemy, no jak nie to nawarą się zawiedzie. Wiedz o tym, że te są ostre. No wiem właśnie, dlatego, żebym te worki chciał tu przejść. Na workach. Przyczepka, kurwa, jest na wyjeździe. Bo trzeba zrobić tak. Napniemy pas. Kurwa. Jak stąd. Dobra, tego to nie pokazujemy, tak czy się. O, zobaczcie, Grzesiu już nam stoczył. A jeszcze przy okazji, zobaczcie, i takie długie sprzęty robi, napawa nowe uszy, prostuje wały. Full service, nowe młoteczki, wyważone, wytoczone. Kurwa. No ja to odkładam do samochodu. Zobaczcie to. No, to kończymy już po 20. Żegnamy się z Grzesiem. Żegnam się, cześć. W opisie macie. Tak jest. Jak chcecie, to przyjeżdżajcie do Grzesia. W opisie zostawiam wam kontakt. Tak jest, kontakt. Adres zostawiam wam, także. Zapraszam. Będziecie zadowoleni, tak jak my. I rok temu wał od mucarni, i teraz sieczkarnie. I na pewno nie. Jeszcze jak wyjdzie mulczer w przyszłym roku, to i mulczer będziemy pewnie. Tak jest. No, także dziękujemy Grzesiowi. Cześć. I zapraszam was do następnego odcinka, już pewnie z koszenia. Także widzimy się w następnym odcinku.